Niech będzie Pan Jezus pochwalony. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do pochylenia się nad Słowem na jutrzejszy dzień. Pomódmy się słowami Psalmu 95, z którego zaczerpnięty został śpiew przed Ewangelią w jutrzejszej liturgii. W imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Wejdźcie, uwielbiajmy. Padnijmy na twarze i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Niech nie twardzieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi przodkowie. Wystawiali na próbę i doświadczali mnie, choć dzieło moje widzieli. Amen. Z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 8, wersety od 18 do 22. Gdy Jezus zobaczył tłum dookoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, i ptaki powietrzne gniazda, lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzieby by głowę mógł oprzeć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do niego: Panie, Pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego Ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział pójdź za mną, a zostaw umarłym, grzebanie ich umarłych. Przypatrując się Jezusowi z dzisiejszej Ewangelii poruszyła mnie Jego samotność. Samotność mistrza, samotność proroka. Samotność Mesjasza. Jezus widzi tłumy gromadzące się wokół niego. Towarzyszą mu jego uczniowie, ale on jest wyraźnie sam. Ta samotność Jezusa pojawia się wielokrotnie w Ewangeliach i ma różne odcienie. Samotny, bo nierozumiany. Samotny, bo nieprzyjęty. Samotny, bo uznany za szaleńca. Samotny w swojej misji, samotny w ogrójcu, samotny na krzyżu. Słyszymy to także w odpowiedziach Jezusa tym, którzy niby pragną pójść za Nim. Tak sobie myślę dzisiaj u nas, także Jezus jest bardzo samotny, opuszczony, nierozumiany, nie dzisiejszy, nie w tym czasie, nie w tym miejscu. To mnie zaprasza, bym zapytał, a ja, który idę za Nim, czy jestem z Nim, czy jestem z Jezusem, czy jestem po Jego stronie, czy dzielę Jego los. To oddalenie się Jezusa służy Mateuszowi, by zatrzymać się nad ideą powołania. Nad logiką pójścia za Jezusem. Pierwszą postacią jest uczony w piśmie. Należy on do grupy generalnie nieprzyjaznej Jezusowi, ale chyba nie można mu odmówić dobrych intencji. Poruszony nauczaniem Jezusa, pragnie stać się jego uczniem. Zwraca się do Jezusa nauczycielu. W tamtych czasach. Ludzie szukający mądrości wybierali sobie nauczycieli, za którymi chodzili, których słuchali, by się czegoś więcej dowiedzieć, pogłębić, skonsultować, przedyskutować i tak dalej. I tak chyba traktuje Jezusa ów uczony w piśmie. W Jego wyznaniu pojawia się nawet pewien radykalizm, pójdę dokądkolwiek się udarz. Jest zaangażowany, gotów na poświęcenie. Mimo wszystko Jezus nie jest poruszony Jego wyznaniem i rozmowa o powołaniu przenosi na zupełnie inny poziom. Bycie uczniem w rozumieniu Jezusa wymaga czegoś więcej niż pragnienie towarzyszenia, słuchania i otrzymywania pouczeń. Odwołanie się do obrazu bezdomności wskazuje na konieczność zmiany stylu życia – Chodzi o dzielenie losu z nim. W Ewangeliach to nie uczniowie wybierają Jezusa, ale to on sam powołuje uczniów, tych, których sam chce. W moim powołaniu do życia łaską Chrztu Świętego mogę więc nieustannie pytać a te dwa, o te dwa wymiary życia chrześcijańskiego. On mnie chce. Czy wierzę, że On mnie zaprasza do przyjaźni z sobą? On chce dzielić ze mną mój los. On za mnie oddaje swoje życie. I jakby druga strona tajemnicy powołania. Czy ja chcę być z Nim i dla Niego? Czy gotów jestem dzielić Jego los? Może warto też zatrzymać się w swoistym. W swojej medytacji nad obrazem bezdomności, obrazem samotności, i tej Jezusowej, i tej mojej, jako konsekwencji bycia Chrystusowym, bycia Jego uczniem. Jest jeszcze jeden ochotnik pójścia za Jezusem. Uważa się za ucznia Jezusa, zwraca się do Niego Panie, Kyrie. Jako więc Pana prosi Jezusa o pozwolenie. Wyraża swoje poddanie, podporządkowanie się Jego woli. Prośba, którą kieruje do Jezusa, wydaje się być zasadna, zrozumiała. Godną, a nawet konieczną rzeczą jest pochować swojego ojca. W tradycji judaistycznej, kto nie pochował ojca, nie ma prawa do uczestniczenia w praktykach religijnych. Nie ma prawa recytować szema. Odpowiedź Jezusa jest szokująca i właściwie niezrozumiała. Jezus nie okazuje zrozumienia i współczucia dla sytuacji ucznia. Przeciwnie, wydaje się, że bagatelizuje, a odpowiedź, którą daje, jest nielogiczna. Jak umarli mają chować umarłych? Musimy więc wypowiedź Jezusa potraktować symbolicznie. I odnaleźć tu głębsze symboliczne znaczenie. Egzegeci odwołują się w tym miejscu do symboliki życia duchowego. Kto idzie za Jezusem, idzie za życiem w pełni, za życiem duchowym, za życiem wiecznym. Kto odrzuca Jezusa i jego naukę, jest jak umarły, odrzuca życie. Albo jeszcze inaczej. Sprawy tego świata. Należą do tego świata, są w logice tego świata, a świat nie daje życia. My, starsi, wychowani w komunizmie, jesteśmy wyuczeni, mamy taką wrażliwość, która pozwala pamiętać, że świat i sprawy świata są delikatnie mówiąc zagrożeniem dla życia Bożego. O przewrocie solidarnościowym możemy mówić o wolności religijnej, ale czy nie zapominamy, że świat nadal nie jest po stronie Boga i nigdy po stronie życia Bożego nie będzie? Bardzo boleśnie płacimy za taką naiwność. Święty Ignacy zostawił nam maksymę tantum quantum. Napisał. Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu Ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. Z tego wynika: że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu. A znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze.